działać w Afryce jeszcze prawie rok. Żołnierze Sterlinga przeprowadzili ponad 40 pustynnych rajdów. Zgłosili zniszczenie 320 samolotów osi. Tą potęgę osi. Zmniejszy się bowiem dopływ zaopatrzenia transportowanego przez lotnictwo. Lipiec 42 roku okazał się punktem zwrotnym wojny. Natarcie Rommela ugrzęzło pod El Alamein. W listopadzie alianckie natarcie odrzuci jego wojska poza Egipt. A w maju następnego roku kampania afrykańska wybiegnie koniec.